Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przestroić głowicę Elvro DA. Oczywiście pamiętamy wszyscy, że sprawa zaistniała dzięki kanałowi radiowe Pogaduchy i prezentacji pana Wojtka Tarasa, który przedstawił nam metodę przestrajania tych głowic. Metodę wymyśloną przez pana Ryszarda Dulskiego. Więc zaczynamy. Na samym początku, zanim przystąpimy do przystrojenia głowicy, powinniśmy przede wszystkim sprawdzić, czy nasza głowica jest sprawna. Jeżeli jest ona w sprawnym radioodbiorniku, to wystarczy, że włączymy radio, podłączymy konwerter na przykład UKF-u, taki współczesny, i będziemy mogli zobaczyć, czy coś nam radyjko odbiera. Jeżeli radio jest niesprawne, tego nie zrobimy. Jeżeli mamy tylko samą głowicę, tak jak na przykład ja miałem 4 takie wolne, prawda? Więc musimy sobie poradzić inaczej. Więc co ja proponuję? Pamiętacie moją gwiazdę filmową, bezskrzynkowy taraban, który, jak wiecie, jest bardzo dobrze zestrojony, więc niech stanowi nam taką bazę do sprawdzania naszych głowic. Co trzeba zrobić, aby wykorzystać tego tarabana? Przede wszystkim należy w głowicy UKF-u tarabana odlutować jedną nóżkę rezystora R6, a w to miejsce przylutować kondensator 100 pF. To jest ten tranzystor odlutowany z jednej strony i przylutowany kondensator. Do kondensatora przylutowaliśmy przewód gorący kabla ekranowanego, ekran do masy, a drugi koniec tego przewodu oczywiście na wyjście głowicy P3 oraz również do masy. Do głowicy doprowadziłem również napięcie anodowe. Akurat u mnie to jest 200 V, tak mniej więcej, z takiego zasilacza anodowego, który kiedyś kupiłem jako taką zabawkę niby, ale teraz się bardzo dobrze przydaje. Ponadto oczywiście napięcie żarzenia. Napięcie żarzenia możemy również wziąć z tarabana, bo posiada ten transformator takie uzwojenie. Także w sumie, jak nie macie zasilacza anodowego, to wystarczy, że skądś zdobędziecie, że tak powiem, napięcie około 200 V i możemy przystąpić do sprawdzania naszej głowicy. I jeszcze jedna sprawa. Podłączyłem również do tarabana miernik, woltomierz prądu stałego na detektor stosunkowy, to jest do rezystorów R25 i R26. I będziemy mierzyli napięcie stałe w tych punktach. Miernik ten posłuży nam jako taki wskaźnik dostrojenia do stacji. Taraban włączony. Głowica podłączona, konwerter również, i sprawdzamy, czy działa nasza głowica. Jak widzicie, działa nam wskaźnik dostrojenia. Tu mamy tylko sam sygnał nośny. Jeszcze spotykamy czasami gdzieś na aukcjach czy swoimi kanałami i nie pozyskuję też jeszcze części, ale...
Wszystko ładnie działa. Wiedziałem, że mam coś w głowie, więc coś tam napiszę. Na przykład zatrzymamy się na tej stacji, bo nie ma muzyki. No to ładnie. A czy mieliście jakieś szczególne sposoby? Co należy jeszcze zrobić takiej głowicy? Przede wszystkim dostroić wyjście filtru P3 do częstotliwości 10,7 MHz. Ja to robię w ten sposób, że mierzę częstotliwość heterodyny odbiornikiem RDL-SDR, uwzględniam częstotliwość konwertera, dokładnie dostarałem się do stacji i w tym momencie mogę po prostu kręcić rdzeń i obserwować wskaźnik nasz dostrojenia i ustawiamy go na maksimum sygnału. To też był taki sposób na rozładowanie tych negatywnych emocji. Czyli po każdej napisanej. I to jest takie wstępne trening, tak, przygotowanie naszej głowicy do przestrojenia. Stwierdzamy, że głowica pracuje poprawnie, tak, i nadal utrzymuje. Więc możemy przystąpić do kolejnego etapu przestrojenia głowicy. Jeżeli chodzi o przestrojanie głowic Elvrodea, to zasadniczo mamy dwa rodzaje takich głowic. Czym one się różnią? Oprócz takich drobnych szczegółów, prawda, dzięki którym jest tych wersji więcej, to przede wszystkim różnią się cewką obwodu wzmacniacza W3. W metodzie, którą przedstawił pan Wojtek Taras, była głowica z taką cewką. Ja niestety całą swoją przygodę z głowicami, z ich przestrojeniem zacząłem od głowicy z taką cewką. I to jest o wiele trudniejsza sprawa do zrobienia, ale tym też się zajmiemy. Przede wszystkim karkas w tej głowicy jest bardzo mocno nacięty. Dlatego, tak jak pan Wojtek mówił, trzeba uważać, bo on jest bardzo kruchy. Ale dzięki temu, że jest mocno nacięty, średnica tej cewki wynosi około 8 mm. Natomiast karkas w tej głowicy jest delikatnie tylko nacięty. Średnica jest dużo większa tej cewki, 9 mm. Zawiera ona z tego względu dużo więcej zwojów. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 75 mniej więcej. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5,5, 5,75. I tak, tą głowicę przestraja się dużo prościej. Przed wszelkimi pracami proponuję przede wszystkim wyczyścić rdzenie tych trymerów strojeniowych. One są zazwyczaj mocno zaśniedziałe. Także jakąś szczotką drucianą należy to przeczyścić. Dzięki temu będziemy mieli lepszy styk. Od czego zaczniemy? Zaczniemy przede wszystkim od obwodów wejściowych. Niestety tutaj obwody wejściowe, cewki obwodów wejściowych wykonane są na płytce, więc nie możemy zmienić ich indukcyjności, będziemy musieli dobierać pojemności. Pan Wojtek też na to zwrócił uwagę, że uważa, że te kondensatory, które on tam zastosował w obwodzie wtórnym obwodu wejściowego, nie są jego zdaniem dobrze dobrane i ma rację, one nie są dobrze dobrane. Zaraz pokażę wam, jak należy dobrać te kondensatory.
Przede wszystkim należy odlutować kondensator wejściowy C119 bez lampy i mierzymy częstotliwość renesansową obwodu wtórnego tego filtra pasmowego. Mamy 78 MHz. Teraz, korzystając z kalkulatora online obwodów rezonansowych, możemy sobie pewne rzeczy łatwo wyliczyć. To jest ten nasz obwód. Mamy tutaj dwie pojemności połączone szeregowo i pojemność lampy. Pojemność wejściowa lampy, siatka katoda. Jej nie znamy, a będziemy chcieli ustalić, jaka to jest wartość. Więc tak, te kondensatory są połączone szeregowo. Ich pojemność wypadkową obliczamy w ten sposób, czyli za pomocą kalkulatora też to zrobimy szybko. Wychodzi 8,8 pikofarada. Zmierzyliśmy wcześniej częstotliwość rezonansową takiego obwodu. Nam wyszło 78 MHz. Dla tej częstotliwości i takiej pojemności kalkulator obliczył nam taką pojemność cewki. Teraz wkładamy lampę. Dobrze to ta. I znowu mierzymy częstotliwość rezonansową takiego obwodu. Mhz. Czyli teraz mamy do czynienia z takim obwodem. Dla tej częstotliwości rezonansowej, przy tej indukcyjności, pojemność wypadkowa obliczona z kalkulatora wychodzi 11,85. Dzięki temu możemy obliczyć częstotliwość wyjściową samej lampy. Wystarczy odjąć od częstotliwości wypadkowej częstotliwość tych kondensatorów i nam wyszło, że to jest mniej więcej 3 pikofarady. No i powiem Wam, że taką wartość podaje również nam literatura. Co robimy dalej? Następnie dla częstotliwości rezonansowej już naszej przestrojonej głowicy, częstotliwości środkowej, czyli 98 MHz, tej indukcyjności, bo jej przecież nie zmieniamy, obliczamy wartość kondensatora. Z kalkulatora wychodzi nam 5,57 pikofarada. Jeżeli teraz odejmiemy od tego częstotliwość lampy, nie częstotliwość lampy, tylko oczywiście pojemność wejściowa lampy, to uzyskamy wartość pojemności, jaką powinniśmy zastosować, aby uzyskać taką częstotliwość rezonansową, czyli 98 MHz. Nam wyszło, że to jest 2,55 pikofarada. Na tą pojemność składa się oczywiście pojemność dwóch kondensatorów. Więc przyjmujemy sobie na przykład, że C101 mamy 3,3 pikofarada i z kalkulatora obliczamy sobie pojemność drugiego kondensatora. I nam wyszło, że ta pojemność wychodzi 11,22 pikofarada, czyli w przybliżeniu 12. Ale to nie wszystko. Przy takich pojemnościach uzyskamy częstotliwość środkową nowego pasma. Ale
Mamy tutaj oczywiście jeszcze mostek wyjściowy i ten mostek powinien być również zachowany. Aby go zachować, musimy utrzymać stosunek kondensatorów C101 do C114 na takim samym poziomie. Przy oryginalnych wartościach jest to około 0,36. Przy tych naszych nowych wartościach 3,3 do 12 to mamy 0,28, czyli troszeczkę za duża różnica. Gdy zmniejszymy ten kondensator C114 do 10 pikofaradów, ten stosunek już mamy 0,33. No i dla takiej pojemności kondensatora nowa częstotliwość rezonansowa wychodzi niewiele więcej, 98,8, czyli nas to powinno zadowolić. Także mamy w tej chwili już obliczone wartości tych kondensatorów, czyli cały obwód wyjściowy. Także w tej chwili, i oczywiście sam kondensator obwodu pierwotnego wyliczamy bardzo łatwo. Na częstotliwości rezonansowej 69, czyli starego pasma środkowej, wychodzi nam taka pojemność, taka indukcyjność cewki obwodu pierwotnego, a żeby wypadła nam ta częstotliwość rezonansowa w środku nowego pasma, to otrzymujemy taką wartość, czyli między 18 a 20 pikofaradów. W takim razie teraz przystąpimy do działań już stricto na samej głowicy. Wlutujemy nowe kondensatory i zmierzymy znowu naszą częstotliwość rezonansową przy już założonej lampie. Kondensatory obwodów wyjściowych zostały już wymienione. Wyrzuciłem również kondensator C105, 16 pikofaradów, stąd. To jest obwód wzmacniacza WC. Oraz wymieniłem kondensator w heterodynie C110 z 27 pico na 10 pico. Jeżeli chodzi o cewki wzmacniacza WC i heterodyny, to na początku nie będę nic z nimi robił. Zobaczymy, jakie będziemy mieli zakresy strojenia. No i przystępuję do przygotowania samych rdzeni. Ze względu na to, że bardzo trudno jest wywiercić otwór powiększający w rurce Fi 4 mm, postanowiłem zastosować rurkę mosiężną Fi 5 mm. Przy takiej średnicy bardzo niewiele trzeba zeszlifować sam rdzeń, żeby ta rurka nam tutaj spokojnie naszła. Długość rurki 18 mm. Trzeba teraz będzie skleić to ze sobą. Aby zapewnić centryczność, wykorzystam kawałek takiej słomki Fi6, dostępna w handlu. O, ja kupiłem coś takiego. Ten rdzeń dosyć ciasno wchodzi w tą słomkę. Posmarujemy klejem, wsuniemy i dzięki temu zapewnimy symetrię, koncentryczność tego połączenia. Gdyby to się nawet nam przykleiło do tej słomki, to jest to słomka papierowa, to łatwo będzie to usunąć, a będziemy mieli pewność, że to wszystko jest symetrycznie zrobione, centrycznie. Także przystępujemy do klejenia.
Używam takiego kleju. Ruszamy, gdyby coś się chciało skleić. Już klej złapał, ale niech sobie poleży. To już sklejona rurka. Na przyrodzenie. O, i tak to wygląda. Teraz trzeba to troszeczkę poczyścić jeszcze. I rdzenie mamy przygotowane. Rdzenie już sklejone, oczyszczone, wyszły idealnie. Tutaj przewierciłem wiertłem FI6 otwory. Właśnie je rozwierciłem. Musiałem troszeczkę takim półokrągłym iglakiem podszlifować od środka te karkasy. I rdzenie w tej chwili wchodzą i wychodzą bardzo swobodnie. Także możemy wszystko składać, podłączyć zasilanie i zobaczymy, co z tego będzie. W końcu po wielu próbach udało mi się w końcu przystroić tą głowicę. Posłuchajmy, jak gra. W tej chwili mamy początek zakresu, 200 kHz zapasu i lecimy w górę. Pierwsza stacja. To słowo już się adaptuje do polszczyzny. To są... Tworzenie kompozycji Sakinów i Oszczędów. Ja mówię Międzynarodnej Asocjacji Mistrzów. Programów telewizyjnych, w tym o wielkich Polakach. Oh yeah. To idem na antenie Radia Z. Pewnie jeśli... To już ostatnia stacja. Koniec zakresu. Zobaczmy, jak nam stroi heterodyna. No i też mniej więcej 200 kHz zapasu. Także wyszło idealnie. A za chwilę opowiem Wam, co ja tutaj zrobiłem dokładnie. Niestety musiałem skrócić rdzenie i to dosyć znacznie,
bowiem do 9 mm. Ponadto musiałem naruszyć mostek heterodyny, ponieważ ta cała część obwodu wnosiła zbyt dużą pojemność do obwodu rezonansowego wzmacniacza WC i nie mogłem uzyskać prawidłowego zestrojenia tego wzmacniacza. Więc zmniejszyłem pojemności kondensatorów C108 i C109 z 15 do 5,6 pF. Ponadto kondensator C110 wstawiłem 6,8 pF, a ze względu na to, że cały ten mostek trochę został naruszony, musiałem również zmienić kondensator C113, ponieważ przy tej wartości oryginalnej układ wzbudzał się na częstotliwości pośredniej. A to jest normalne, ponieważ ten kondensator dobiera się właśnie na progu tego wzbudzenia, bowiem wówczas cała głowica ma największą czułość. Ja to zrobiłem w ten sposób, że wstawiłem zamiast kondensatora trymer 3,18 pF i regulowałem po prostu też do granic tego wzbudzenia, następnie troszeczkę cofnąłem. No, za chwilę odlutuję go i zmierzę, jaką ma dokładnie wartość. A tutaj zobaczcie, przy regulacji rdzeni stosuję takie wykałaczki do blokady rdzeni w tych otworkach. Bardzo dobry sposób moim zdaniem. W tej chwili nawet łatwo jest to przyłapać cyną, ponieważ do drewna się nam nic nie przylutuje, a rdzenie będą już ustabilizowane. Także lutuję rdzenie i sprawdzam, jakiej wielkości jest ten trymer. Trymerek już wylutowałem, końcówki podlutowałem i sprawdzimy, jaką ma pojemność. Prawie 10 pikofaradów. Wstawimy więc 10 piko. Głowica całkowicie skończona. Podłączyłem antenę. Posłuchajmy. Które kończą się zakręcając naprzód przyczepy. Wszystkie osoby, które mogą widzieć. Około 10 na wschodzie i wybrzeżu na na zachodzie. Jezu, rozmawialiśmy głównie o jeżach. Jeże się wcześniej budziły tego roku. Druga godzina audycji N3 już mniej egzotyczna od poprzedniej, ale... które mogą się przydać. Troszeczkę zgadnę, co mogą. Bardzo miło wspaniałą rozmowę w języku angielskim drzew, a w Polsce już długo, ale jeszcze się nie zdążył nauczyć na całym. Bałkańskie, Bułgaria i Rumunia. Pięknie odbiera wszystkie dostępne stacje.
Czas na podsumowanie. Co należy zrobić, aby skutecznie przestroić głowicę? Przede wszystkim nie ruszaliśmy cewek obwodu wzmacniacza WC oraz heterodyny. W obwodzie wejściowym zmieniliśmy kondensatory, w obwodzie pierwotnym z 39 pico na 18, w obwodzie wtórnym z 12 na 3,3 oraz z 33 pico na 10 pico. Kondensator C105 żeśmy wyrzucili. Po takich zmianach wzmacniacz WC pracuje stabilnie, także nie zachodziła konieczność ponownej neutralizacji. W heterodynie kondensator C108 z 15 na 5,6 pikofarada, C109 również tak samo z 15 na 5,6, kondensator C110 z 27 na 6,8 oraz kondensator od odtłumiania obwodu PC z 15 pikofaradów na 13. Pierwotnie w filmie mówiliśmy o 10 pikofaradach, ale gdy całość złożyłem, to się okazało, że jeszcze 3 pikofarady mogę spokojnie dołożyć bez budzania układu całego. Także to trzeba dobierać eksperymentalnie na granicy wzbudzenia, ponieważ wówczas jest największa czułość głowicy. Rdzeń zespolony ferytowo-mosiężny FI 5 mm, część mosiężna mniej więcej 8,5-9 mm. Akurat te wielkości są dosyć znaczące. Ja to dobierałem to w taki sposób, że wstawiałem to rdzenie, patrzyłem jaki jest zakres przystrajania, głównie heterodyny. Jak był za duży, to po prostu jeszcze troszeczkę spiłowywałem. Ale mówię tak, 8,5 to chyba będzie w sam raz. Ale wiadomo co, egzemplarz to może być inaczej. Na sam koniec, po złożeniu już wszystkiego do kupy, proponuję przylutować kawałek kabelka, aby połączyć tą blaszkę kranującą z masą. Późniejsze egzemplarze takich głowic miały już to już zrobione fabrycznie. Na sam koniec należy także jeszcze raz zestroić dokładnie heterodynę, aby zapewnić symetryczne zakresy, rezerwy zakresów z lewej i z prawej strony odbieranych częstotliwości. Oraz należy tym trymerkiem, to jest trymer od obwodu WC C106 dla środkowego zakresu, czyli około 98 MHz, wyregulować poziom sygnału wyjściowego na maksimum. To zapewni nam najlepszą współbieżność przestrajania wzmacniacza WC. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Nie jest tak łatwo, powiem wam, wyregulować położenie tych rdzeni. Naprawdę to są delikatne zmiany, a heterodyna nam lata niemalże w kosmos. Także tutaj musimy troszeczkę się napracować. I bez odbiornika RTL, SDR bądź jakiegoś innego sposobu pomiaru częstotliwości heterodyny nie będziemy tego tak naprawdę w stanie zrobić. Także jak ktoś jeszcze RTL-a sobie nie zakupił, to polecam, tak jak i film, który udostępniłem na moim kanale o zastosowaniu
odbiornika do pomiaru częstotliwości heterodyny. Musimy także uważać na wysokie napięcia. Ci, co do tej pory przystrojali tylko odbiorniki tranzystorowe, to tym bardziej muszą uważać. Niestety nie można tutaj sobie tak dotykać, jak się chce, ponieważ tutaj mamy około 200 na tym więcej volt. To w zależności od tego, jak będziecie zasilali tą głowicę. Musimy uważać. Dwa razy zrobiłem spięcie, to iskry się sypią, powiem wam. No i trzeba uważać przede wszystkim na swoje bezpieczeństwo. I myślę, że to wszystko. W następnym odcinku przestroimy ten drugi rodzaj głowic z sewką o większej średnicy i z większej ilością zwojów. A na dzisiaj to wszystko. Jak się wam podobało, poproszę o łapkę w górę oraz subskrypcję mojego kanału i zapraszam na kolejny odcinek.